Szymon Sobkowiak, Damian Słabikowski, Krzysztof Biegański, Oskar Janoś i Jacek Chraplak. No i właśnie przed chwilą usłyszeliśmy pierwszy gwizdek sędziego głównego, którym dzisiaj, że może być na pozycji spalonej, liczył, że może któryś z kolegów do tej futbolówki dojdzie. No i Konratak Poloni środa zgarda na drugą stronę. Jest tutaj Mandrysz złapie tą futbolówkę, Mandrysz przy nim Zawistowski, Mandrysz mija Zawistowskiego, Mandrysz już narożnik pola karnego, Mandrysz do Brychlika, Brychlik uderzenie, no i jest bramka dla zespołu Polonii Środa. Świetnie to tutaj zrobił Paweł Mandrysz, wypatrzył tam gdzieś w polu karnym ustawionego Przemka Brychlika, no i od 11 minuty zespół Polonii Środa. Polonistów przy futbolówce Bartkowiak i Kozłowski, Bartkowiak uderzenie Bartkowiaka, ale świetna interwencja Mateusza na pole karne. Już Damian Buczma ustawił tą futbolówkę w narożniku boiska. Buczma jest dośrodkowanie, skacze tam Przemysław Brychlik. W spotkaniu z Radunią Stężyca wiele pojedynków główkowych wygrywał z zawodnikami. Teraz Brychlik, błąd w obronie zawodników. Brychlik do Buczmy, Buczma, ależ teraz Koliński ratuje swój... Defensorzy Polonii Środa, no ale jeszcze przy piłce jest Zawistowski. Zawistowski jest dośrodkowanie w pole karne. Jest tutaj Ciarkowski z zgrywa tą futbolówkę do Chromiński, ale jeszcze piłka pod nogami Grzelak, ale teraz jest Brychlik. Mandrysz, teraz przejmują to piłkarze Polonii Środa, świetnie, teraz wychodzi do kontrataku Borucki, kontra Koliński, Borucki, uderzenie, Borucki, bramka! Ależ nosa miał trener Kapuściński, no wprowadza defensywnego gracza, a ten defensywny gracz odpłaca mu się od razu fantastycznym uderzeniem. Nie będzie rozgrywał tej piłki gdzieś na wysokości linii środkowej, tutaj już Ciarkowski zaraz decyduje się wstrzelić tą futbolówkę. Jest tutaj Kalisza, no ależ teraz mieli sporo szczęścia zawodnicy Polonii Środa. Będzie wykonywał, pojawiając się przed chwilą na boisku, Tomasz Ceglewski. Ceglewski jest już dośrodkowanie, Ceglewski skacze tam, wujec był też tam, Środa, no ale jest tutaj Borucki. Jeszcze przejmie piłkę Chromiński, ale jest przy Chromińskim Ceglewski kontra Chromiński. No i koniec, szanowni państwo, to jest ostatni gwizdek sędziego głównego. Zakończyło się spotkanie ćwierćfinału Wielkopolskiego Pucharu Polski.